będą nowości w suwalskim budżecie obywatelskim. Pieniądze, o wydaniu których decydują sami mieszkańcy, są w ich dyspozycji już od 10 lat. Na przestrzeni tych lat kwota z 1 miliona złotych wzrosła do ponad 2,5 miliona, a reguły przyjmowania wniosków i głosowania zmieniały się kilkukrotnie. Teraz Rada Miejska przyjęła propozycję, która będzie obowiązywać każdego roku. Rezygnujemy z podziału na kategorie projektów, bo były projekty inwestycyjne duże, mniejsze projekty i projekty miękkie. Trzy takie szufladki były ustalone w tym budżecie obywatelskim. Zrezygnowaliśmy. Pula środków przewidziana moim zarządzeniem na dany rok. To oznacza, że wszystkie zgłoszone projekty trafią na jedną listę, a każdy z mieszkańców będzie mógł oddać w sumie 3 oddzielne głosy na zgłoszone propozycje. Głosowanie, tak jak w latach ubiegłych, będzie elektroniczne i papierowe. Wszelkie techniczne kwestie Rada Miejska scedowała na prezydenta Suwałk, który określił kwotę przeznaczoną na budżet oraz harmonogram procedury. Nowość, która dotyczy, to też wniosek radnych jest, żeby od tych budynków, które są zarządzane przez wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe, wydzielić pewien taki obszar, na który nie będzie można realizować inwestycji w jakiejś tam odległości od tych budynków. I ta odległość została określona na 30 metrów. Zdaniem radnych pozwoli to uniknąć finansowania inwestycji, które służą tylko mieszkańcom danego budynku, a nie całemu społeczeństwu. Niebawem opublikowany zostanie terminarz SBO i rozpocznie się nabór wniosków, które po głosowaniu będą zrealizowane w przyszłym roku. Prezydent Suwałk spotkał się z przedstawicielami suwalskich służb mundurowych, miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych, by omówić i zaplanować najważniejsze prace porządkowe, które są konieczne do zrealizowania w związku z nadchodzącą wiosną. Widzimy dużo zalega jakiegoś piasku na ulicach, na chodnikach. Widzimy, że przy tych drogach też jest co poprawiać. No, czasami właśnie trzeba umyć znaki drogowe, sygnalizację świetlną, ale widzimy, że trochę mamy zaśmiecony obszar naszego miasta. Ostatnio spacerowałem od zalewu Arkadia tutaj wzdłuż Czarnej Hańczy, tam idąc na Polno i widziałem, ile papierów jest tam, ile jakichś tam puszek, ile butelek. Zima w tym roku nie była zbyt uciążliwa, a w powietrzu czuć już, że idą cieplejsze dni. Dlatego w tym roku prezydent Suwałk, szybciej niż to robił zazwyczaj, zarządził wiosenne porządki. Do końca kwietnia całe miasto powinno być uporządkowane, poczynając od stanu dróg po nasadzenie zieleni i kwiatów, których w tym roku Zarząd Dróg i Zieleni przygotował dokładnie 44 135 sztuk. Posadzonych zostanie też 320 sztuk krzewów oraz 120 drzew.